Cześć, witajcie, ja jestem Blokson. Dzisiaj wam pokażę najlepsze momenty z live'a u Bloodisa, którego serdecznie pozdrawiam. No to, bez zbędnego przedłużenia, zaczynamy oglądać. Zapewne. Naprawdę nikogo, kurwa, nie ma o tej godzinie. Normalnego oczywiście. Co? Mówię, a ty że nie miałeś tych włosów czasami? Dobra, ja? Że mam idę jakieś. Coś ci się stało? Brzuch mi boli, kręci mi się w głowie. Jak patrzę tak szybko, bum! To moje oczy robią tak. No to może ci pomóc. No? Dobra, a mogę się rozśmieszyć? Tak, tak. Okej, okay. No to bij na live'a do mnie. To ci się humor poprawi. Ty mnie nagrywasz na live'ie? No tak, w tej chwili jesteś, pan. Nie, a wiesz, to jest RODO? Prawa autorskie, ty śmieciu. Wiesz, to jest RODO? Kto? Wiesz, co to jest RODO? Nie wiem, co to jest RODO. No ja też nie. To się dogadaliśmy. O Boże. Czekaj, ja sobie skopiuję ten link. Dobra, spoko. Link kopiujesz, to jest wspaniale. Głupi jesteś, nie jestem na tyle pijany. Pa, kopiuj wiatr. Śmieciu zarąbany. Jest trzecia nad ranem, Kotel. Kotel Life. Jest w pół do czwartej właściwie. No jest tam. Trzecia 50. 32. Zacznijcie się, w ogóle się nie znacie na godzinie. Jak to nie? Jest trzecia. Ale mało. Jest trzecia 32. Kto powiedział, że jestem piękna? O nie, ja tam jestem! Usuń mnie w tej chwili. No. Rodok. To trzeba było się rozłączyć szybciej. Ja cię nie mogę usunąć, bo mam live'a teraz. No. No gdzie to... oni mieszkają, że mają jasne na dworzu? Jak ja mam ciemno, debilu! Trzeba było się rozłączyć szybciej. Ja cię nie mogę usunąć, bo mam live'a teraz. W ogóle to są jacyś, kurwa, naprawdę masakra. Dawno w ogóle nie wchodziłem. Ja też nie. Siema, serio? Co tam? Siema, mordo, wreszcie ze mną rozmawiasz. No, sorry, sorry stary, ale mam live'a, no nie mogę, kurwa. Masz live'a? Człowieku, porozmawiajmy o czymś mądrym w takim razie, o czymś inteligentnym, porozmawiajmy, jeżeli masz live'a. Dawaj. Dobra, porozmawiajmy o dysocjacji jonowej. O czym? O dysocjacji, kurwa, jonowej. Dlaczego taki temat? No kurwa, no poważny temat, poważnie ludzie, wiesz, że chodzi. Rozmawiajmy w takiej rzeczy. No wiem, ale nie mogę jej zmienić, dopiero za 90 dni będę. O stacji jonowej. Kurwa. Nie stacji, kurwa, tylko dysocjacji. To ja nie wiem, co to nawet jest. Stary, no. Gdzie masz tego live'a, na YouTubie czy na czym? No na YouTube. No i masz jakieś donaty już? Donaty nie. A to po co robisz tego live'a, jak nie masz donate'ów? Po co mi donate'y? Na razie nie muszę mieć donate'ów. Ja myślałem, że po to się live'a robi, żeby donate'y. Nie. Człowieku. Dlaczego? Gdybyś miał donate'y, to mógłbym ci jakoś pomóc, wiesz. Poradzę sobie, dzięki. Mógłbym jakoś tutaj, wiesz, jakąś tą konwersację ubarwić, cokolwiek. No. Nie, dzięki stary, poradzę sobie. Ja i moja ekipa zawsze sobie radzimy. Dobra, a ile już masz oglądających tego live'a? Teraz 6, a co? O kurwa, bycie chuj, to nie za dużo. Teraz 4. O, czemu tak mało? Bo jest godzina 3.22. I kurwa, ty, no to godzina 3.22 to się na live wybija na streamie, człowieku. No wiesz. No proszę cię, nie, no dobra, no i co oddupcasz na tych live'ach? Nie wiem, śmiesz się z ludzi, czy co robisz? Ja wiesz, ja robię swoje rzeczy. Jak komuś się... Czyli co robisz?
Czyli co robisz? Jak komuś się nie podoba, to nie musi to oglądać. Ale nie, ja nie mówię, że mi się to nie podoba, tylko jaki masz content, jaką drogę drążysz, rozumiesz na tych live'ach. Satysfakcja. Co tam? Satysfakcja. No dobra, no, ale satysfakcja, bo rozmawiasz z ludźmi na kamerce, czy... Nie, przez Umegle, bo dawno nie robiłem. A tak to robię streamy, ogólnie z gier. Jaki gier? W co grasz? Assassin's Creed Odyssey. Okej. Okay. Tylko nie mów mi, że Fortnite'a, bo Fortnite kurwa śmierdzi gównem, nie? Nienawidzę Fortnite'a. Fortnite jest kurwa tak chujowy, jest tak słaby. Ja nie rozumiem w ogóle pierdolonego fenomenu Fortnite'a. To jest takie gówno, to tak śmierdzi kałem, że to się w palę nie mieści. Człowiek, proszę cię. Właśnie dlatego nie jestem dzieckiem. Jaka to jest frajda, że lecisz na spadochronie, lądujesz na dół i kurwa szczelasz. No właśnie. To ja sobie wolę w CS-a odpalić i ty w CS-ie się to napierdalać. Dokładnie. A nie w Fortnite'a, ty przecież to jest takie gówno. Jeszcze musisz zapłacić za to, żeby grać jakąś tam opcję. Nie pamiętam, jaka to była. Ratowanie świata chyba. Chyba tak. A w Apexa, by się kolega pyta. W Apexa. Ja gram na przykład w LoL'a na telefonie. No w LoL'a też, to też grałem niedawno. Ale też na telefonie? Nie, na kompie. Nie, no to na telefonie jest lepsze, serio, jest bardziej dynamiczna ta gra. Masz tylko 15 leveli, mecz trwa 15 minut. Wiesz, wolę na kopie grać, bo lepiej się gra. Mnie wkurwa kół, bo nie jestem w stanie tak szybko kół wcisnąć, wiesz co chodzi? Nie potrafię, kurwa, no nie potrafię tak skalibrować dłoni, żeby kół tak szybko wcisnąć. Co jest? Dobra, jak chcesz, to wbijaj na tego linka, którego ci wysłałem, a ja lecę dalej. Tylko sobie go skopiuj. Dobra, czekaj. To jeszcze chwila. Okay? No spoko. A robisz live. Aha, czyli ja będę mógł się cofnąć na twoim live i zobaczyć siebie, tak? Tak. Ale super, mordo! Dobra, to dziękuję ci serdecznie. Gówno Lary duże. Jakie gówno Lary? Gówno Lary? Znowu jestem na live'ie. Kurwa, znowu jestem na live'ie. Zajebiście. Ja to umiem się wpierdolić między tłum, człowieku. Umiem, ja to potrafię robić po prostu. Kurwa. Ja mieszkam cały czas w tłumie, jakoś żyję. Ja mieszkam w Warszawie na przykład i nie jest tak fajnie. Jest chujowo na przykład, jest arcy chujowo. Warszawa jest spierdolona, jest kurwa spierdolona jest Warszawa. Warszawa jest arcy chujowo. Czemu? Jest mega chujowa. Czemu? Kurwa, ty, no wszyscy o tej syrence pierdolą, człowieku. Jakby to nie wiem, ty, no jakby każdy oglądał H2O albo coś w tym stylu. No proszę Jezus cię, no. Maria, nie przypominaj mi o tym filmie w ogóle. To był dramat. To jest kurwa straszne. To jest straszne. Chodzisz, ja jestem z Poznania, ja jestem przyzwyczajony do tego, że chodzisz do sklepu, mówisz dzień dobry i do widzenia. Wiesz, jak to wygląda w Warszawie? W Warszawie wygląda to w ten sposób, że chodzisz do sklepu, a babka mówi ci, kurwa, sram ci na matkę. Wychodzisz ze sklepu, mówię, sram ci na ojca, rozumiesz, że co chodzi? Co kurwa tak nie mili, że to się w palę nie mieści, ale wchodzisz do tramwaju, to każdy człowiek w tramwaju na ciebie tak patrzy, jakby ci chciał, nie wiem, psa zruchać, wiesz. Po prostu jest kurwa taki, ma taką nienawiść na mordzie wymalowaną. No nienawidzę ich. Kolega się pyta. No? Czy chcesz się z nim spotkać i się napić, bo on jest za mądry. Kto jest za mądry? Ja jestem za mądry? No. Ja mogę się napić, ja, wiesz, no, jeżeli chodzi o wódeczkę, jeżeli chodzi o cokolwiek, whisky, kocham, no to mogę się, oczywiście, że mogę się spotkać, nie ma totalnie żadnego problemu, tylko bardziej pytanie, czy będziemy się widzieć w Warszawie, bo jeżeli w Warszawie, to pewnie, to nawet, wiesz, no, jest 3:34, ja o godzinie 8 mogę wstać i godzina 8:30 jestem na nie wiem, na schodkach i możemy się napierdolić jak dziki, nie ma problemu. Możemy to zrobić. Bardziej pytanie, czy ten ktoś kurwa jest z Warszawy, czy nie? No ja pierdolę. Mówię
ci, człowieku, większej gwiazdy tutaj nie znajdziesz. Mówię ci, nie znajdziesz kogoś bardziej wysublimowanego, bardziej inteligentnego, który ma tak bogate, kurwa, słownictwo niż ja. Nie znajdziesz, nie ma opcji. Zdaję sobie z tego sprawę. Ja mam nadzieję, że... Człowieku, ja przed chwilą widziałem typa, miał lat chyba, kurwa, 60. I śpi. Ja mówię, dziadzia, kurwa, dziadzia, wstań, dziadzia, wstań. On chyba śpi. I się przebudził na chwilę. Kurwa, kurwa. Mówię, no, dziadzia, wstań. On. Tak, jak ty Jaki dziadzia, co za dziadzia? Właśnie nie wiem, kurwa, ty łysy był, miał taką koszulkę w pierdolkę białą, wiesz o co chodzi, nie? No. Coś takiego miał, ty, no dziwne, tylko sobie tak trochę. Ale no, tak wyszło. Tak wyszło. Chuj. No, ej, ale przed chwilą rozmawiałem jeszcze, kurwa, z takimi dwoma dziewczynami, nie? Tak sobie z nimi rozmawiam, wiesz, FIFA Rafa, ładne nawet. I tak się z nimi rozmawiam, a kurwa, skąd jesteście? Zamość. Oczywiście wiem, gdzie to jest, kurwa, nawet nie wiem, gdzie to na mapie leży, nie? I tak kurwa, z nimi rozmawiam. I powtórzyłem nie, pytanie. Nie, no co ty, Blokson? Powtórzyłem pytanie, serio? Kurwa, ile wy macie lat? A one do mnie 14. Ja mówię tak, kurwa, wiesz co, nie mogę z wami rozmawiać, bo generalnie prokurator na głowie, nie? A ja już w głowie miałem, wiesz, szereg pytań na zasadzie, jakie studia, może studiujesz, jakaś psychologia, nie wiem, może, kurwa, jakieś studia prawnicze, lekarskie, wiesz, to, ty, to mam a, lepszy kurwa, 14 pomysł. Lat miało. To mam lepszy pomysł. Jaki masz pomysł? Wbij na mojego streama teraz. A ja lecę dalej i oglądaj, jakby co. Może znajdziesz więcej... A ile już masz tam osób, mordo? W tej chwili no 3. 4. Kurwa, nie no stary. Nie no, to bez sensu. Ja byłem przed chwilą na twoim streamie i szczerze mówiąc, nie ma tak ciekawych ludzi jak ja. Nikt mnie tam nie pobił. Byłem tam przez 10 minut. Nikt kurwa nie był na tyle inteligentny i normalny, żebym mógł poświęcić mu chociaż minutę uwagi. Nikt, totalnie nikt. Totalnie kurwa nikt. Oj stary, bo to są moi widzowie, nie wiem dlaczego ma ktoś... Ale nie, ja nie, ja nie mówię o twoich widzach, ja mówię kurwa o tych ludziach na Omegle, wiesz co chodzi? A to tak. No, to tam są kurwa ludzie, bezsensowni, tam, no nie, no patologia. Nie. To patologia jak patologia, wiesz, ja przed chwilą, przed tobą był jeden typ i on do mnie tak, człowieku. Dobre. Mówi do mnie, mordo, bo ty kurwa wyglądasz jak Harry Potter, masz okulary jak Harry Potter. Nie, właśnie, wyglądasz jak Harry Potter. Kurwa, gdzie ja Harry Potter, proszę cię, ja pierdolę, ja mam blond włosy, no kurwa. No to Wesley, Ron Wesley. Pierdolę, rudy też nie jestem, jak coś, kurwa, tak tylko powiem, nie, rudy też nie jestem. Jakbym był rudy, to bym ten lasek nie ruchał, no proszę cię. No ale, słuchaj, i on mówi, kurwa, jak Harry Potter, nie? Ja mówię, słuchaj, kurwa, twoja matka to jest Karolina? Ej, i trafiłem w ogóle, nie, jego matka była Karolina. Ja mówię, ty, kurwa, twoja matka jest Karolina? A ona mówi, no tak. Ja mówię, przed chwilą jadła gówno z mojego odbytu. O kurwa, tak wiesz. O kurwa, ty, ale zawodnik, ale kurwa zawodnik, nie? Mam nadzieję, że twój stream nie jest family content, nie? Bo ci go rozjebałem właśnie. No dziś zakrztusiłem się kawą. Dobra, mordeczku, idę się pośmiać z ludzi, bo ty jesteś zbyt w porządku, żeby się z ciebie śmiać. Essa, pozdrawiam wszystkich wariatów na tym streamie. Jeden z najlepszych streamów na świecie. Dzięki, stary. Elo mordo. Elo, trzymaj się.